Niedawno niemiecką piłką wstrząsnęła wiadomość, że Silas Łamangituka, najlepszy strzelec VfB Stuttgart w zakończonym dopiero co sezonie Bundesligi, tak naprawdę nazywa się Silas Katompa Mwumba. I owszem, urodził się w Demokratycznej Republice Konga, ale w 1998 roku, a nie 99, jak oficjalnie podano w papierach. Tylko rok różnicy, imię to samo, więc... w sumie żaden skandal, ale żarty żartami. One skończyły się w momencie, gdy Silas opowiedział, jak do tego doszło. Otóż menedżer piłkarza sfałszował dokumenty Kongijczyka kilka lat temu, gdy ściągał go do Francji, po to, by mieć całkowitą kontrolę nad młodym chłopakiem. Menedżer zarządzał jego karierą, jego pieniędzmi i, jak widać, nawet tożsamością. Wie pan, że nie ma w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogłyby dostatecznie obelżywie określić pańskie postępowanie. Historia Silasa na szczęście skończyła się dobrze. Z pomocą klubu i nowego menedżera uwolnił się od tej pijawki. Ale jego przykład potwierdza tylko, że problem z tak zwanym przebijaniem blach u młodych piłkarzy, szczególnie sprowadzanych do Europy z krajów afrykańskich, wciąż trwa. I co gorsza, wygląda na to, że proceder ten ma się znakomicie. Mamy XXI wiek, postępującą globalizację, powszechny dostęp do internetu, a mimo to co jakiś czas na światło dzienne wypływają kolejne skandale związane z fałszowaniem wieku piłkarzy. W kwietniu tego roku pojawiły się doniesienia, jakoby Gwelor Kanga, reprezentant Gabonu, grający obecnie w Crvenej Zvezdzie, rocznik 1990, to tak naprawdę o 4 lata starszy Kongijczyk Kianga. Dowodem na to, że piłkarz gra na fałszywych dokumentach, miał być ponoć fakt, że chociaż oficjalnie urodził się on w 1990 roku, to jakoś tak się złożyło, że jego mama zmarła w 1986 roku. Jednak Afrykańska Federacja Piłki Nożnej odrzuciła skargę Demokratycznej Republiki Konga w tej sprawie, ale jak mawia klasyk, niesmak pozostał. Albo jeszcze jeden przykład z ostatnich lat. Chyba najbardziej, jakby to powiedzieć, wizualnie brawurowy. Wyjątkowo nie z Afryki, a prosto z Indii. Gaurav Mukhi. To nazwisko pewnie niewielu z was cokolwiek powie. I w sumie nic dziwnego. Ten hinduski piłkarz dzisiaj sporadycznie występuje w drużynie Mohammedan SC z Kalkuty. Ale niecałe 3 lata temu o Mukhim zrobiło się bardzo głośno, gdy w barwach Jamshedpuru stał się najmłodszym strzelcem w historii indyjskiej Superligi. Media informowały, że ten napastnik zdobył swoją premierową bramkę, mając zaledwie 16 lat. No i gratulacje, piękna sprawa. Wszystko było fajnie do momentu, gdy kibice na całym świecie zobaczyli, jak wygląda ten nastolatek. 16 lat. On. 16 lat. Okej, zdarzają się dzieciaki, które wyglądają poważniej, ale bez przesady. Pierwsze skojarzenie na hasło 16-latek z wąsem to raczej, nie wiem, Jasio z klanu, ale nie on. Oczywiście momentalnie zaczęła się dyskusja, czy czasem ktoś tam nie majstrował przy akcie urodzenia, bo w to, że ten wąsacz ma 16 lat, nie wierzył chyba już on sam. Pojawiły się nawet głosy, że Mukhi tak naprawdę dobija już do 30. Ostatecznie zawodnik w niedługim czasie poddał się i przyznał do oszustwa. Oficjalnie stanęło na tym, że odmłodził się zaledwie o 5 lat, że naprawdę urodził się w 1998 roku. Dzisiaj, po odbyciu półrocznego zawieszenia, jak gdyby nigdy nic, wrócił do grania. Tak po prostu. Było, minęło. Oszukałeś mnie. Tak. A skoro mówimy już o tak zwanym przebijaniu blach, to nietypową blachę posiada jeden piękny czerwony Mustang. Jak strzelasz? Na peszkina. Trafiłeś Mustanga. Uwaga, partner mojego kanału, czyli bookmacher Superbet, przygotował dla was promocję, w której można ustrzelić tego oto Mustanga, typując na stronie lub w aplikacji Superbet. Za trafne obstawianie zbieramy punkty, które zliczane są do super rankingu, gdzie poza Mustangiem do zgarnięcia jest również pensja w postaci bonusu. Superbet przygotował dla was jeszcze kilka innych promocji z okazji euro, ale więcej informacji znajdziecie na stronie bookmachera, na którą zapraszam. A teraz wracamy do naszych kanciarzy. Problem z oszustwami w dokumentach jest skomplikowany również ze względu na to, że nie zawsze chodzi tu o oszustwo,
a zwyczajną, no, niewiedzę spowodowaną biurokratycznym chaosem. W niektórych państwach afrykańskich to po stronie rodziców leży kwestia zarejestrowania dziecka w urzędzie, więc o bajzel w papierach, no, nie jest trudno. Często więc bywa tak, że mieszkańcy jakiejś zapomnianej wioski w Afryce rejestrują swoje pociechy w urzędzie dopiero po jakimś czasie, nie przywiązując szczególnej wagi do tego, kiedy dokładnie dziecko się urodziło. Ale oczywiście bardzo często to gra menedżerów, którzy próbują podbić cenę, przedstawiając 20-kilkulatka jako nastoletniego i perspektywicznego. Czasami chodzi też o najzwyklejszą nieuczciwość w walce o lepsze wyniki reprezentacji młodzieżowych, a w taki proceder angażują się nie tylko pojedyncze osoby. Wyraźnym przykładem futbolowej recydywy w tym sensie jest Nigeria, której młodzieżowe reprezentacje wielokrotnie okazywały się pełne zawodników starszych niż zakładały kategorie wiekowe turniejów. Nigeryjczycy próbowali tej zagrywki nie tylko na turniejach U15 czy U17, ale nawet na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu w 1988 roku, licząc na to, że nikt nie zwrócił uwagi, że ci sami piłkarze, którzy grali na tej samej kadrze kilka lat temu, są w niej do dziś, a ich wiek jakimś cudem nie uległ zmianie. Nie tak dawno temu, bo w 2016 roku, media poraził nie tyle fakt kolejnej próby oszustwa, a raczej jego skala. Po przeprowadzeniu badań, o których za chwilę, okazało się, że w reprezentacji Nigerii U17, która szykowała się do meczu kwalifikacyjnego Pucharu Narodów Afryki, powołanych było, uwaga, 26 piłkarzy, którzy dawno przekroczyli 17 rok życia. Swego czasu tę wieloletnią patologię próbował przerwać Anthony Kodjo Williams, który stanął na czele Nigeryjskiej Federacji Piłkarskiej w 1999 roku z chęcią wprowadzenia generalnych zmian w przeżartej korupcją i oszustwami krajowej piłce. Po zaledwie 3 miesiącach urzędowania Williams został z funkcji odwołany. Oficjalnym powodem tak szybkiego zakończenia rządów nowego prezesa był brak zaufania ze strony innych członków związku. Wnioski nasuwają się same. Kilka lat później Williams w filmie dokumentalnym o problemach afrykańskiego futbolu powiedział wprost: "Nie sądzę, by nigeryjska piłka mogła wyjść z tego bagna. Problem korupcji jest obecny do dzisiaj i stale się pogłębia. Od czasu do czasu wysyłamy młodzieżową reprezentację, w której grają dorośli piłkarze. Osiągamy wtedy sukces i świętujemy. Takimi oszustwami niszczymy nasze młode gwiazdy, które muszą ustępować miejsca fałszywym młodzieżowcom." W ciągu ostatnich 20-30 lat afer i aferek związanych z tym, że w młodzieżowych drużynach grali dorośli i w pełni ukształtowani zawodnicy, było naprawdę bardzo dużo. Sztandarowym indywidualnym przykładem tego procederu jest z pewnością Tobi Mimboe, reprezentant Kamerunu w latach 1992-98. Korzystając z tego, że wówczas weryfikacja informacji nie była tak łatwa jak obecnie, Tobi zmieniał swój wiek adekwatnie do sytuacji. I tak oto, na Puchar Narodów Afryki w 1996 roku jechał jako 31-letni doświadczony obrońca. Kiedy po turnieju zmienił barwy klubowe i przeniósł się z argentyńskiego San Lorenzo do tureckiej Ankary, nie bawił się w subtelności, tylko poleciał na grubo i odmłodził się o 10 lat. A kiedy w 1998 roku został powołany na Puchar Narodów Afryki, stwierdził, że kurczę, 10 lat to jednak spora różnica, więc w dokumentach pisał, że tak w sumie to urodził się jednak w 1970 roku. Nie wiem, założył się z kimś, czy może po prostu urządził sobie losowanie. I rozpoczynamy losowanie 4 liczb. Przepraszam bardzo. Niestety, takie praktyki umacniają tylko stereotyp, że afrykański piłkarz przyjeżdża do Europy już odmłodzony o kilka lat. Pamiętacie przecież, jakim hitem internetu był Minala, Kameruńczyk z Lazio, który w wieku 17 lat wyglądał tak. Jemu nic nie udowodniono. Być może on faktycznie po prostu tak wygląda, ale co zrobić? Za dużo widzieliśmy, żeby nie mieć jakichkolwiek wątpliwości. Pogłoski nie ominęły też Emanuela Olisadebe, który ponoć, podkreślam, żeby nie było, miał usłyszeć od angielskiego lekarza w Portsmouth słowa: "Tak nie wyglądają kolana gościa przed 30. Daj mu spokój! To jest fajny chłopak, to jest elegancki chłopak mój!" No właśnie, medycyna.
Niestety, ludzie to nie drzewa, żeby po słojach na pniu dokładnie wyliczyć ich wiek. Udało się jednak znaleźć sposób, dzięki któremu można nie tyle sprawdzić wiek piłkarza, co raczej stwierdzić, czy mamy do czynienia z nastolatkiem, czy dorosłym oszustem. Od 2009 roku FIFA wprowadziła badania piłkarzy z reprezentacji U17, mające na celu przesianie podejrzanych. Właśnie przy pomocy rezonansu magnetycznego nadgarstków udało się wykryć 26 oszustów z reprezentacji Nigerii, o których mówiłem wcześniej. Lekarze odkryli, że mniej więcej do 17 roku życia kości nadgarstka są jeszcze w fazie wzrostu. Jeśli więc u teoretycznie 17-letniego człowieka te kości są już zrośnięte, z bardzo dużym prawdopodobieństwem mamy do czynienia z kimś starszym. U nastolatków kości te dopiero się do siebie zbliżają. Jeśli więc rezonans wykaże taki obraz, wszystko ok. Piłkarz na pewno nie przekroczył jeszcze 17. Powtórzę po raz kolejny za Antonim Kodjo Williamsem. Problem istnieje i się pogłębia. Niestety, nie wydaje się prawdopodobne, by w najbliższym czasie ograniczyć proceder fałszowania wieku na światową skalę. Badanie rezonansem magnetycznym nie jest oczywiście systemem stuprocentowo skutecznym, ale na teraz wydaje się najlepszym sposobem na to, by jakkolwiek walczyć z tą patologią. A sposobem na docenienie tego filmu będzie zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji. I jeszcze jedno. Na kanale Superbet pojawił się nowy film, gdzie ponownie odpowiedziałem na wasze pytania. Kliknijcie w link na ekranie, który widzicie tuż pode mną. Widzimy się za chwilę. Do zobaczenia.